Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Ja nazywam się Mirosław Matyja i zapraszam Państwa dzisiaj na wykład na temat demokracji bezpośredniej, a raczej bardziej konkretnie ten wykład dotyczy najważniejszego instrumentu demokracji bezpośredniej. Chodzi mi konkretnie o referendum. Jeszcze bardziej konkretnie chodzi mi o referendum ogólnokrajowe. Szanowni Państwo, to słowo referendum stało się ostatnio w Polsce bardzo modne w ciągu ostatnich tygodni, a nawet miesięcy. Dlatego mam nadzieję, że ten wykład będzie ciekawy, bo może sobie parę rzeczy wyjaśnimy i wytłumaczymy. Referendum. Ja słyszałem, że kliknięcia w Google w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy słowa referendum zwiększyły się znacznie, doszły nawet do kilku milionów. Oznacza to, że ludzie interesują się tym słowem. Cóż to jest to referendum? Referendum jest właściwie najważniejszym i najbardziej obiektywnym instrumentem demokracji bezpośredniej. Bez referendum nie ma demokracji bezpośredniej. W ramach referendum obywatele oddają swój głos i wyrażają swoją opinię w kwestii, która jest poddana pod to głosowanie. Referenda odbywają się na szczeblu samorządowym, lokalnym, ale również na szczeblu państwowym, tak jak to miało miejsce 3 tygodnie temu bodajże w Polsce. Ale referendum to nie tylko wyraz woli społeczeństwa, ale również pod warunkiem, że referendum jest wiążące, to jest również instrument kontroli władzy. Trzecia funkcja referendum to tworzenie, kreowanie prawa pod warunkiem, że to referendum jest oczywiście wiążące. I tutaj trzeba zaznaczyć, że referendum nie zawsze jest obiektywne. Ważne są intencje inicjujących referendum. Niesamowicie ważne. Ważne jest, kto inicjuje referendum. Poza tym istotne jest, jak są formułowane pytania w referendum. I wreszcie istotna jest kampania przedreferendalna. Chodzi mi konkretnie o wpływ z jednej i z drugiej strony, dostęp do mediów i tak dalej. Oczywiście ważne jest zabezpieczenie przed manipulacjami i fałszerstwem, bo referendum bynajmniej nie oznacza automatycznie demokracji bezpośredniej, na przykład w wydaniu szwajcarskim. Referendum powinno być obiektywne, ono powinno być etyczne oczywiście, powinno być przefiltrowane w społeczeństwie, i przede wszystkim powinno być odzwierciedleniem oczekiwań tych, którzy oddają głos, a więc głosujących. Jeśli chodzi o partycypację polityczną w ciągu ostatnich 200 lat, to mieliśmy referenda, które nie zawsze były obiektywne, nie zawsze były chwalebne, a wręcz przeciwnie, były problematyczne. Referenda służyły potwierdzeniu jakiegoś systemu autorytarnego, dyktatorskiego, na przykład referenda organizowane przez Putina na Ukrainie. Wreszcie referenda były też organizowane po to, aby uzasadnić pewien status quo, na przykład w sytuacji geopolitycznej, a więc jeśli chodzi o aneksję terytoriów i tak dalej. Również w Polsce w okresie niewoli sowieckiej, krótko mówiąc w okresie PRL-u, były przeprowadzone 2 referenda w 1946 i w 1987 roku. Może niektórzy z nas pamiętają to drugie referendum, ja przynajmniej pamiętam. W 1987 roku organizowane przez Jaruzelskiego, który chciał właśnie potwierdzić tym referendum swoje pseudoreformy. Chodziło tutaj właściwie o potwierdzenie roli komunistów u władzy. Także
referenda niekoniecznie muszą być rzeczowe, one są propagandowe. Jakie było to referendum 3 tygodnie temu w Polsce, o tym by można dyskutować, być może będziemy o tym mówić w dalszej części, jeśli Państwo zechcą dyskutować na ten temat. Niemniej jednak ja chcę krótko wytłumaczyć rolę referendum w demokracji bezpośredniej. Ja już powiedziałem, że referendum to jest najważniejszy instrument w demokracji bezpośredniej, bo ja jestem zwolennikiem demokracji bezpośredniej jeszcze tutaj po Dolnym Śląsku i wygłaszam wykłady na ten temat. Byłem już we Wrocławiu, w Nysie, wczoraj w Brzegu i w Namysłowie. Dzisiaj tutaj mam zaszczyt być w Opolu. Referendum. Szanowni Państwo, referendum jako ten najważniejszy instrument demokracji bezpośredniej, ono nie bierze się z niczego, od tak. W Polsce to referendum zostało zainicjowane przez partię rządzącą, a właściwie tak naprawdę to nie o to chodzi. Chodzi o to, aby do referendum dochodziło na skutek inicjatywy obywateli. Wtedy moglibyśmy mówić o demokracji bezpośredniej. Ja już tutaj nawiązuję do demokracji bezpośredniej, ale cóż to jest ta demokracja bezpośrednia? Demokracja bezpośrednia to jest maksymalne wciąganie obywateli w proces decyzyjny. Chodzi o to, krótko mówiąc, dosadnie, aby odwrócić sytuację, jaką mamy na przykład obecnie w Polsce i nie tylko w Polsce, gdzie mniejszość rządzi większością, żeby odwrócić tą sytuację i spowodować, aby większość rządziła mniejszością, albo przynajmniej, żeby kontrolowała tych naszych wybrańców, celebrytów, czyli tych wszystkich, którzy pozjadali wszystkie rozumy i wiedzą lepiej, jak decydować o naszym szczęściu, o naszym nieszczęściu. Szanowni Państwo, kiedy mamy do czynienia z demokracją bezpośrednią w danym państwie? Tutaj ja sformułowałem takie 3 kryteria, właściwie 3 pytania. Odpowiadając na te pytania, możemy stwierdzić, czy my w ogóle możemy mówić o demokracji bezpośredniej, a więc o tej demokracji oddolnej, tej demokracji, gdzie społeczeństwo jest współuczestniczy w tej tak zwanej władzy, w procesie decyzyjnym, czy nie. Pierwsze pytanie brzmi, czy na szczeblu państwowym i lokalnym istnieją procedury podejmowania decyzji w ramach referendum? Weźmy pod uwagę Polskę. Tak, istnieją takie procedury podejmowania decyzji w referendum. Drugie pytanie brzmi, jeśli tak, to czy obywatele mogą sami zainicjować proces referendalny, na przykład w ramach inicjatywy obywatelskiej? W przypadku Polski odpowiedź jest negatywna. Obywatele nie mogą zainicjować procesu referendalnego. Nie mają na to żadnych prawnych reguł. Jest to po prostu niemożliwe. I wreszcie trzecie pytanie brzmi, czy w danym systemie prawnym istnieją obowiązkowe i bezprogowe referenda? Odpowiedź w przypadku Polski jest również negatywna. Czyli krótko mówiąc, my mamy zapisy konstytucyjne i ustawowe na temat referendum, jednak my nie możemy sami zainicjować tego referendum. To jest po prostu niemożliwe. To jest ciekawe, jak to jest w innych krajach. W innych krajach jest podobnie, szanowni państwo. Jedynie w przypadku 2 państw na świecie możemy na te 3 pytania odpowiedzieć pozytywnie. Tymi państwami są Szwajcaria i Księstwo Liechtenstein. Pozostałe państwa nie mają takiej możliwości, aby obywatele mogli inicjować we własnej sprawie referendum i aby mogli tym samym współdecydować. W innych państwach istnieją tylko namiastki demokracji bezpośredniej, szczególnie na szczeblu lokalnym, my to też mamy, ale decydenci, parlament, rząd, prezydent i tak dalej, oni mają uprawnienia do skutecznego blokowania referendum. Szanowni Państwo, ale jak to jest w tym naszym prawodawstwie, jeśli chodzi o demokrację bezpośrednią? Otóż tutaj trzeba przytoczyć tradycyjnie ten słynny artykuł 4, który już przytaczam do znudzenia Konstytucji. W
ten artykuł 4, który mówi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. To brzmi bardzo pięknie. Czyli jesteśmy władzą zwierzchnią. Przynajmniej w Konstytucji. Drugi punkt tego artykułu mówi, że naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. My właściwie tylko wiemy o tym, że naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli. To słowo bezpośrednio, ono gdzieś znika po drodze w praktyce politycznej w Polsce. Tymczasem to słowo bezpośrednio jest bardzo ważne, bo to słowo bezpośrednio oznacza, że moglibyśmy, mielibyśmy prawo do współdecydowania o naszym losie. Niemniej jednak kolejne zapisy w Konstytucji na to nie pozwalają. Także występuje tutaj pewnego rodzaju niekonsekwencja w Konstytucji z 1997 roku, która zresztą, mówiąc dosadnie, nadaje się do kosza. Ona jest sprzeczna ze sobą, ona jest niekonsekwentna, ona jest postkomunistyczna, to bardzo wiele mówi i ona jest poza tym interpretowana na wszystkie możliwe sposoby. Dlaczego? Dlatego, że polski system prawny funkcjonuje w ten sposób z czasem, że ustawa stoi ponad konstytucją. I to jest właściwie paradoks polskiego systemu prawnego. Szanowni Państwo, niemniej jednak, jakie są te zapisy w Konstytucji, naszej Konstytucji na temat referendum? Otóż artykuł 125 mówi, że referendum może być przeprowadzone poprzez Sejm albo prezydenta za zgodą Senatu. I tak, i to miało miejsce w czasie ostatniego referendum, to właśnie część posłów pisowskich zainicjowała referendum. To referendum znamy, te cztery pytania znamy. Niemniej jednak to nie rozwiązuje sytuacji, dlatego że to jest widzimisię rządzących, to jest po prostu dobra wola rządzących, czy dane referendum może być przeprowadzone, czy nie. Społeczeństwo nie ma takiej możliwości. Aby w ogóle mogło dojść do referendum, inicjatywa powinna w zasadzie wyjść od społeczeństwa, które jakby nie było, zna najlepiej swoje problemy, swoje bolączki. Głosowanie ogólnokrajowe potem powinno zostać przeprowadzone na skutek danej inicjatywy. Tego w Polsce niestety nie ma. Jest co prawda zapis, nie w Konstytucji, ale w ustawie, że można zbierać 500 tysięcy podpisów i następnie tą inicjatywę przekazać do Sejmu. Krótko mówiąc, nie ma takiej możliwości, aby obywatel mógł zainicjować zmianę prawa, czyli referendum, wiążące referendum ze swojej własnej inicjatywy, czy też zbierając podpisy. Możemy zbierać podpisy w nieskończoność, to do niczego nie doprowadzi. Wszystkie drogi prowadzą do Sejmu, czyli donikąd, praktycznie rzecz biorąc. Można by trochę pofantazjować i zastanowić się, jakby to mogło wyglądać, gdybyśmy mieli odpowiednie, skuteczne zapisy w Konstytucji, jeśli chodzi o te instrumenty demokracji bezpośredniej. Otóż ten artykuł 125 powinien zostać zmieniony. Chodzi o to, aby umożliwić ludziom, tak jak już mówiłem, zainicjowanie referendum. Chodzi właściwie również o to, że w Polsce, w polskim prawodawstwie nie ma referendum obowiązkowego. W niektórych sprawach to referendum obowiązkowe byłoby bardzo przydatne i konieczne. Przykładowo, jeśli chodzi o przynależność, przystąpienie do organizacji międzynarodowych. Jest artykuł w Konstytucji, artykuł 90, który podaje taką możliwość. Niestety to referendum jest fakultatywne. Kolejna sprawa to jest referendum w sprawie zmiany Konstytucji. To jest artykuł 235, to jest również referendum fakultatywne. Nie ma referendum obowiązkowego.
I to jest właściwy błąd. Szanowni Państwo, ten artykuł 125, dlaczego ja mówię ciągle o tym artykule 125? Dlatego, że właśnie to referendum sprzed 3 tygodni, ono zostało zorganizowane na podstawie tego artykułu. Ten artykuł mówi, jeszcze raz powtarzam, że referendum może zostać zorganizowane przez Sejm zarządzone albo przez prezydenta za zgodą Senatu. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, że to referendum ma swój próg procentowy. Chodzi o to, że ono będzie wiążące tylko wtedy, jeśli uzyskamy 50% udziału obywateli, a więc próg procentowy. Powyższy zapis konstytucyjny nie ma absolutnie nic wspólnego z demokracją bezpośrednią. Dlaczego? Dlatego, po pierwsze, chyba nikt w Polsce nie potrafi jednoznacznie zdefiniować spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa. PiS, partia PiS próbowało to zdefiniować, wybrało 4 ważne kwestie. Pytanie jest oczywiście, dlaczego to zrobili. Każdy sobie sam może na to odpowiedzieć, ale to nie o to chodzi. Sprawa ważna. Dla pana sprawa może o ważnym znaczeniu dla państwa może być wprowadzenie euro. Dla pana ważną sprawą może być zamknięcie granicy z Białorusią czy tam Ukrainą, a z kolei dla pana Marcina likwidacja korupcji i tak dalej, i tak dalej. Także definicja sprawy ważnych dla państwa jest bardzo, bardzo płynna. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, referendum, jak już powiedziałem, może być organizowane tylko przez Sejm albo prezydenta za zgodą Senatu. Czyli społeczeństwo może się jedynie przyglądać, kibicować albo modlić się, kiedy zostanie przeprowadzone następne referendum w mojej sprawie. Czyli po prostu to jest praktyka nie do przejścia dla zwykłego obywatela. I trzecia sprawa, bardzo ważna, to jest referendum jest tylko wówczas wiążące, jeśli weźmie w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. To jest bariera znowu nie do przejścia, albo bardzo trudna bariera do przejścia. Znowu przykład tego nieszczęsnego referendum sprzed 3 tygodni. Ta bariera, to ten próg procentowy nie został osiągnięty. Gdyby tego progu nie było, to wówczas referendum byłoby wiążące. Właściwie istotą samej demokracji jest to, aby usuwać bariery, a próg procentowy jest barierą. Idea demokracji bezpośredniej zasadza się na tym, aby tych progów procentowych po prostu nie było. Wiadomo przecież, że jeśli ktoś nie głosuje, to również głosuje, tylko pasywnie, biernie. Nie idę do głosowania, to jest moja demokratyczna decyzja. Czyli tutaj mamy duży problem z tym progiem procentowym. Ja może podam przykład Szwajcarii. W Szwajcarii nie ma progów procentowych w żadnym głosowaniu. Głosujemy na szczeblu lokalnym, jak również na szczeblu państwowym w ten sposób, że właściwie każdy kieruje się swoimi własnymi przemyśleniami, każdy ma swoje własne zdanie, jesteśmy dorośli, każdy wie, czego chce i na tym właściwie polega rozwój tego społeczeństwa obywatelskiego. Niemniej jednak istnieją pewne reguły, jak głosować i to jest według mnie dość ciekawe. Ja to ciągle powtarzam. Szanowni Państwo, na całym świecie głosujemy zawsze według tego samego schematu. Generalnie. Po pierwsze głosujemy finansowo, czyli portfelem. Opłaca mi się to finansowo, czy mi się nie opłaca? To jest normalne. To jest jak najbardziej ludzkie i normalne. Po drugie głosujemy sercem. Czyli to polega na tym, że ja się kieruję tym, co wyniosłem z domu, z tradycji. Tutaj w grę wchodzi również religia, patriotyzm, co jest ważne dla społeczeństwa lokalnego, w którym żyję, co jest ważne dla państwa, w którym mieszkam. I wreszcie na trzecim, ostatnim miejscu ważna jest przynależność partyjna. Czy tam jestem w jakiejś partii politycznej, czy nie jestem.
czy sympatyzuje z tymi izowymi. To jest ciekawe, że jeszcze raz, jeśli chodzi o to referendum sprzed 3 tygodni, tam sytuacja była nawet trochę odwrócona, bo partia opozycyjna nawołała do bojkotu i ludzie zasugerowali się tym trzecim kryterium, czyli przynależnością partyjną. Ale każdy głosuje, jak uważa. Szanowni Państwo, powiedziałem wcześniej, że moglibyśmy trochę fantazjować. Otóż jak można by to zorganizować, gdyby doszło do nowelizacji konstytucji i gdybyśmy mogli sformułować nowe zapisy? A więc ważna jest inicjatywa, jak już powiedziałem, czyli zbieramy odpowiednią ilość podpisów i to w jakiejś sprawie, przykładowo jakaś grupa nie chce budowy elektrowni atomowej na terytorium Polski. Komitet Inicjatywny zbiera podpisy, w polskich warunkach byłoby to zapewne 500 000 i na podstawie zebrania podpisów musi dojść do referendum. To referendum jest wiążące bez względu na próg procentowy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest tak zwane weto obywatelskie. My wiemy, że w Polsce ustawy rodzą się bardzo szybko. One powstają bez informacji. Społeczeństwo jest traktowane instrumentalnie, marginalnie, spychane do kąta. Nikt się nikogo nie pyta o zdanie. Ustawy powstają, zostają uchwalane jak grzyby po deszczu w Sejmie. Społeczeństwo nie ma możliwości, aby zaprotestować przeciwko temu. Jest taki instrument w demokracji bezpośredniej, który się nazywa wetem ludowym albo wetem obywatelskim, czyli chodzi o to, aby zebrać odpowiednią ilość podpisów. W Szwajcarii to jest 50 tysięcy i na podstawie tych zebranych podpisów dochodzi, bo musi dojść do referendum i na podstawie tego referendum albo odrzucamy daną ustawę, albo ona pozostaje w mocy. I tutaj widzimy, że ta demokracja bezpośrednia, ona spełnia nie tylko funkcję współdecydującą, jeśli chodzi o społeczeństwo. Społeczeństwo nie tylko współdecyduje, ale również pełni, ta istotna jest funkcja kontrolna. Społeczeństwo ciągle kontroluje rządzących. Na bieżąco społeczeństwo nie śpi, społeczeństwo czuwa i ciągle jest ten bat społeczeństwa nad rządzącymi. I tutaj to wcale nie o to chodzi, aby te instrumenty były używane na co dzień. Nie, absolutnie nie. Tylko to jest ten straszak dla rządzących. Aha, jeśli wyjdziemy z tą ustawą, wówczas społeczeństwo może zareagować. Dlatego te ustawy, one są uchwalane dłużej, inaczej i społeczeństwo jest konsultowane. Czyli już jesteśmy przy następnym instrumencie demokracji bezpośredniej, mianowicie przy konsultacjach. Zwolennicy demokracji bezpośredniej, oni ciągle mówią, a inicjatywa, referendum i weto. Nawet powstały takie ruchy obywatelskie, które się nazywają BIR w Polsce. Ale to jest za mało. To nie o to chodzi w demokracji bezpośredniej. Demokracja bezpośrednia to są ciągłe konsultacje, to jest dialog, to jest informowanie społeczeństwa i to jest właśnie bardzo istotne. Wówczas rządzący reagują zupełnie inaczej, stają się ostrożniejsi i zaczynają szanować społeczeństwo. I to jest bardzo istotne. I wówczas ten punkt ciężkości przesuwa się ze strony organów państwowych i partii politycznych w kierunku społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo wie, czego chce, ze społeczeństwem trzeba się liczyć. Aktualnie w Polsce mamy taką sytuację, że to społeczeństwo jest ważne tylko w okresie wyborów. Bo rządzący walczą o wyborców, a nie o dobro obywateli. Czyli możemy tą demokrację, polską, którą ja bardzo chętnie nazywam semidemokracją, a więc demokracją połowiczną, można ją również nazwać demokracją wyborczą, bo ona ma miejsce raz na 4 lata tylko.
albo demokracją fasadową, albo demokracją parlamentarno-elitarną, bo ona miała być demokracją parlamentarną, a stała się demokracją parlamentarno-elitarną. Szanowni Państwo, demokracja bezpośrednia, ona nie jest idealnym systemem. Nie. Tak samo jak demokracja prezydencka, czy tam forma prezydencko-premierowska we Francji, czy kanclerska w Niemczech i tak dalej, ona nie jest idealna. Absolutnie nie jest idealna, nie jest optymalna, tylko że ona jest chyba najlepsza z tych wszystkich i ona jest funkcjonalna. Ona jest funkcjonalna. Spróbujmy zdefiniować w ogóle demokrację. Bo my słyszymy naokoło to słowo demokracja, 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 szczególnie przed wyborami. Przecież to była w Polsce jest na walka o demokrację. Kto ma tą demokrację, kto ją może zawłaszczyć, do kogo ta demokracja należy? Czy ta demokracja należy do PiS-u, czy ta demokracja należy do koalicji? Nie wiadomo, która ta demokracja jest lepsza, ale czy ktoś się zastanowił, co to jest właściwie ta demokracja? I jak to funkcjonuje? Szanowni Państwo, mówi się, że demokracja to jest wynalazek XX wieku i słusznie. Demokracja parlamentarna, bo demokracja parlamentarna, a więc ta przedstawicielska, którą znamy z Polski i z innych krajów, ona się rozwinęła przede wszystkim po II wojnie światowej w Europie i w Europie Zachodniej i w latach 90. również w Europie Wschodniej. Wielu znanych politologów i myślicieli próbowało sformułować definicję demokracji. I zawsze formułowali definicję demokracji jako demokracji parlamentarnej. A więc demokracji opartej na przedstawicielach. Czyli po prostu, krótko mówiąc, lud nie rządzi. Rządzą wybrańcy. I tyle. Ciekawe, że ci wielcy myśliciele, oni żyli w okresie, gdy demokracja bezpośrednia już funkcjonowała w Szwajcarii, ale nie brali jej w ogóle pod uwagę. Tymczasem demokracja to jest system, który powinien być najbliższy obywatelowi, którego powinien wciągać jak najbardziej w proces decyzyjny. Obywatel powinien być aktywny w sferze społecznej, politycznej, ekonomicznej. Obywatel powinien czuć się suwerenem. Ale obywatel powinien również czuć się, bo jest pracodawcą. Pracodawcą rządzący, których wybiera i oni są płaceni z jego podatków. I to jest istotne w ramach demokracji. Czyli moglibyśmy po prostu powiedzieć, że demokracja to jest taki system, gdzie instytucje państwowe są funkcjonalne i sprzyjają obywatelom, po pierwsze, a po drugie, gdzie obywatel jest wciągany w proces decyzyjny maksymalnie, na ile to się da, na szczeblu zarówno lokalnym, jak i państwowym. I to jest właśnie istotne w ramach demokracji. Abraham Lincoln w 1863 roku bodajże sformułował chyba najprostszą, banalną, ale najprostszą definicję demokracji. Powiedział, że to są rządy ludu, przez lud i dla ludu. Ale zauważmy taką sytuację, jakby to było, jakbyśmy mieli te funkcjonalne instrumenty bezpośrednio demokratyczne w Polsce, jak funkcjonujące referendum, weto obywatelskie, a więc pewnego rodzaju protest, sprzeciw przeciwko uchwalonej ustawie, której nie chcemy, i skuteczną inicjatywę obywatelską. Wówczas doszłoby rzeczywiście do przeniesienia tego środka ciężkości z organów państwowych, parlamentu, rządu w kierunku społeczeństwa obywatelskiego, a partie polityczne, one by osłabły automatycznie, ponieważ przestałyby pełnić rolę tego, jeśli w ogóle pełnią tą rolę, pośrednika pomiędzy organami państwowymi i społeczeństwem. My w tej chwili jesteśmy uzależnieni od tych partii politycznych, bo my musimy którąś z nich wybierać. W momencie funkcjonowania demokracji bezpośredniej mamy inne instrumenty, inne narzędzia, aby wpływać na decyzje państwowe i lokalne. Także my tych,
Tych partii politycznych już nie potrzebujemy. Dochodzi również do osłabienia organów państwowych, wszechmocnego Sejmu, który jakby nie było dobrowolnie staje się w Polsce karykaturą parlamentu. Czyli widzimy, że są to plusy. Poza tym demokracja bezpośrednia, ona sprzyja, bardzo sprzyja rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie to są wielkie słowa, ale cóż to jest to społeczeństwo obywatelskie? To jest właśnie społeczeństwo aktywne, które funkcjonuje na zasadzie w ramach pewnej kultury politycznej, a więc na podstawie pewnych wartości, norm, które my wynosimy z domu i które my potem przenosimy na poziom polityki. Paradoksem jest to, że ta etyka, którą my znamy, wynosimy z domu, ona jest w nas wrośnięta, ona jest tradycyjna, ona opiera się na mądrości ludu. Natomiast etyka, którą nam oferują, pseudoetyka partii politycznych, to jest zupełnie coś innego. To jest etyka stworzona przez wodza partii i jego elity i potem podawana z góry na dół na masy partyjne i całe społeczeństwo. To funkcjonuje tak jak soft law, czyli to miękkie prawo, czyli po prostu coś zupełnie oderwanego od rzeczywistości. I potem to polega na tym, że partie uważają, że to dana partia typu wodzowskiego, wodzowsko-leninowskiego, takie partie, jakie funkcjonują nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, że to, co wódz partii, jego elity mówią i głoszą, że to ma być dobre dla społeczeństwa, a tak nie musi być. Absolutnie nie. I w tym momencie dochodzimy do takiego paradoksu, że ludzie zaczynają w to wierzyć, zaczynają myśleć, że tak ma być. I dochodzi jeszcze do większego paradoksu, że dochodzi do zdezawuowania, a nawet prostytuowania tego słowa demokracja. Bo my się już nie zastanawiamy, czym jest ta demokracja, tylko my myślimy, że to jest to, co oni nam, o czym oni nam opowiadają. Tak się nam wydaje. Oczywiście, jak się nam to powtarza 1000 razy we wszystkich mediach, to uwierzymy, że ta demokracja to jest właśnie to, jak funkcjonuje państwo. Dochodzi do takiego paradoksu, że im więcej biurokracji, to wydaje się nam więcej demokracji. Czyli tutaj biurokracja zaczyna zastępować demokrację. Czyli po prostu, jak to jest? Wypełniam formularz, to mam wrażenie, że system jest demokratyczny, a jak wypełniam 2 formularze, to on jest podwójnie demokratyczny. Bez sensu. Demokracja sama broni. Demokracja musi się sama bronić, bo demokracja i konflikt, one są powiązane ze sobą. Demokracja nie jest systemem idealnym, nie może być systemem idealnym. Dlaczego demokracja nie może być systemem idealnym? Bo my jesteśmy różni, my się różnimy. Pan ma inne poglądy od tego pana i tak dalej, i tak dalej. I dlatego to referendum jako najważniejszy instrument demokracji bezpośredniej jest tak ważny. Dlatego, że w referendum te decyzje są przefiltrowane w społeczeństwie, one są ogólnoetyczne. To nie jest ta etyka partyjna, tylko to jest etyka ogólnospołeczna. I to jest właśnie istotne. Dlatego musimy sobie usmysłowić to, czym ta demokracja naprawdę jest. My jej nie musimy definiować, ale my ją musimy czuć. Jeśli ja wiem, że ja mogę współdecydować, że ja mogę się bronić moich racji, że ja mogę współdecydować na szczeblu lokalnym i państwowym, wówczas mogę powiedzieć, że ja funkcjonuję w systemie demokratycznym. Jeśli ja nie mam tej możliwości, jeśli ciągle ktoś za mnie decyduje, wówczas demokracja do widzenia. Szanowni Państwo, tutaj jest jeszcze problem, jeśli chodzi o demokrację, to jest problem typowo polski. Ale to nie jest od nas uzależniony, tylko od czynników geopolitycznych i historycznych. W ciągu ostatnich 200 lat myśmy właściwie zawsze byli przez kogoś rządzeni. Zawsze. Albo to była obca, tak zwana władza. Dlaczego tak zwana? Ja powiem za chwilę. Albo to była tak zwana władza nasza własna, ale również obca. Myślę o zaborach, myślę o wojnach światowych, myślę o sowietyzacji państwa.
I wreszcie myślę o tej nieszczęsnej polskiej semidemokracji ostatnich 30, ponad 30 lat i o oczywiście wpływach ponadnarodowych, jeśli chodzi na przykład o Unię Europejską. Zawsze ktoś rządził za nas. Dlatego polskie społeczeństwo nie mogło się nigdy identyfikować z tą władzą. Dlaczego mówię tak zwaną władzą? Ja to ciągle powtarzam, bo my mamy może taki polski kompleks władzy. My myślimy, że władza to są ci na górze, to są ci, którzy wszystko wiedzą, to są ci celebryci. W okresie PRL-u się mówiło, że pan milicjant jest władzą. Czyli po prostu, ale dlaczego tak się mówiło? Bo on posiadał dominację nad nami, przynajmniej w krótkiej chwili, gdy nas zatrzymał albo gdy nas bił pałką i tak dalej. W każdym razie władza to nie są jednostki, to nie są kliki, to nie są elity, to nie jest ani Tusk, ani Kaczyński, absolutnie nie. Władza to jest dominacja, to jest proces dominacji jednych nad drugimi. Polski system polityczny jest tak skonstruowany, że organy państwowe, dzięki partiom politycznym, dominują nad społeczeństwem. Jak dominują? Oczywiście tak dominują, jak chcą, jak im pasuje. Demokracja bezpośrednia pozwala na to, aby przynajmniej zahamować tą dominację, albo ją zniwelować, a w najlepszym wypadku ją usunąć. Proces dominacji jednych nad drugimi. Ale tak jak mówię, istnieje ten problem w Polsce historyczny, że zawsze ktoś za nas rządził i myśmy po prostu zapomnieli z czasem, co to jest ta wolność. Bo jeśli mówimy o demokracji, no to jest bardzo łatwo powiedzieć, trzy podstawowe cechy demokracji to równość, sprawiedliwość i wolność. Tutaj Państwo mnie możecie spokojnie wyśmiać, bo ja opowiadam rzeczy bezsensowne. W żadnym systemie demokratycznym ani innym nie będzie ani sprawiedliwości, ani równości. Możemy dążyć do tego, aby była ta sprawiedliwość i ta równość. Niemniej jednak pozostaje nam wolność. Wolność to jest to, co jest najważniejsze. Wolność indywidualna. Myśmy już zapomnieli o czymś takim, o takim powiedzeniu: rodzę się, jestem wolny. To już w ogóle nie istnieje. Niemniej jednak my dążymy do tej wolności, a najwyższym szczeblem wolności to jest wolność do samostanowienia, czyli do współdecydowania o własnym losie. I tu jesteśmy przy demokracji bezpośredniej, tu jesteśmy przy referendum, gdzie ja mogę oddać mój głos i współdecydować o moim własnym losie, nie oglądając się na tych na górze, co oni robią ze mną. Szanowni Państwo, demokracja bezpośrednia. Ludzie mi zarzucają, i nie tylko mnie, zwolennikom demokracji bezpośredniej, że to jest utopia, że to jest ściema, że ten numer nie przejdzie. Polacy są zbyt głupi, oni są niedoświadczeni, nie mają w ogóle pojęcia o niczym. Mówię o szarych obywatelach. Ci na górze to co innego. Oni mają odpowiednie kwalifikacje. Oni zostali wybrani przez nas. Oni mają 5., 6., 7., 8. zmysł, czego my nie mamy. I oni ponoszą odpowiedzialność. Ciężką odpowiedzialność ponoszą za państwo i naród. My, szary lud, nie jesteśmy w stanie rządzić. Ale czy na pewno? Czy na pewno? Czym jesteśmy gorsi? Oczywiście ja mówię to wszystko prowokacyjnie. Szanowni Państwo, demokracja bezpośrednia to jest szansa. Według mnie to jest szansa. Ale czy to jest naprawdę utopia, czy szansa, to każdy z nas musi sobie na to pytanie sam odpowiedzieć. Dziękuję Państwu za uwagę.